Cześć wszystkim, dawno nie poruszałam głosu na Insta Stories i tak dalej, nie mówiłam za dużo, a chciałam tylko powiedzieć parę słów, bo nic dawno nie mówiłam, że wlecą dwa odcinki niedługo, które dzisiaj nagram. Nie będę się zbytnio do nich przygotowywać, ponieważ mój stan niezbyt pozwala mi na to, żeby jakośkolwiek i nawet niezbyt zależy mi na tym, czy będę miała jakieś pryszcze na filmie, czy coś, kiedyś może bym się tym przejęła, ale teraz serio mnie to nie obchodzi, więc będą dwa filmy. Po pierwsze odnośnie wody. Dlaczego chciałam sprzedać wodę, bo nie czaję, czemu nie skumali ludzie, że to żart odnośnie Belle Delphine, czy jak ona się czyta, ale to więcej wyjaśnię w filmie. Po drugie, czemu odwołałam wyjazd do Grecji, ponieważ teraz przyczepiacie się jakby do wyjazdu. Zdecydujcie się, czy czepiacie się mnie, bo tam jadę, czy czepiacie się mnie tam, bo nagle odwołuję tam wyjazd. Nie jestem w stanie psychicznie zbytnio tam jechać teraz i wiem, że polałby się na mnie ogromny hejt, więc nie wylatuję nigdzie jutro. Natomiast podejmuję inne kroki, o których dowiecie się niedługo, na dniach. No i niedługo moje urodziny. Jest też pewna kwestia, o której chciałabym się wypowiedzieć, ale to zaraz, ponieważ no straszne rzeczy się dzieją w internecie. Nie chcę jakby wypowiadać się o innych dramach, jak mam teraz w ogóle na głowie 10 dram, ale zbyt mnie poruszyło to, ponieważ sama kiedyś byłam w podobnej sytuacji odnośnie dramy, o której teraz mówię. Po prostu czekajcie na dwa filmy i niedługo też film odnośnie psa, na który raczej większość osób czeka i tak dalej. Ja przepraszam, że ja bym już go nagrała i tak dalej, bo jest on dla mnie najważniejszy, żeby zakończyć ten hejt i żeby przestały jakieś fake ploty na mnie powstawać i żeby wszyscy znajomi, którzy się ode mnie odwrócili, żeby im udowodnić, że nie są mnie warci i nie ma już powrotu do mnie, pomimo że im pokazywałam dowody i tak dalej, się ode mnie odwrócili. Pies jest dalej leczony. Po końcu leczenia pokażę wszystkie jakby z każdej kliniki paragony. Wszystko tak naprawdę, co mu się działo i wszystko, co z nim związane, wszystkie dokumenty, będzie wszystko udokumentowane, więc no to po prostu potrzeba czasu, bo pies jest dalej leczony. Dziękuję. Nie chcę robić siebie też kozy ofiarnego czy jakiejś poszkodowanej, ale wyobraźcie sobie, że wy byście byli w mojej stronie, że ktoś osądza was o coś, czego nie zrobiliście i na waszą rodzinę, na wszystko tak naprawdę wokół was jest nagle zepsute, tracicie współpracę wszystkie, tracicie tak naprawdę dostęp do zarabiania, do wszystkiego, tracicie tak naprawdę no nawet przyjaciół, wiele po prostu. Przez to, że ktoś powiedział coś, co poszło dalej, rozpowszechniło się i nawet nie daliście mi pokazać i udowodnić wszystkiego i już powstają kolejne nagonki na mnie, bo po prostu mnie trzeba jechać za cokolwiek, za... Czy wy na moim miejscu, jakbyście dostawali właśnie takie groźby i tak dalej, a wiecie, że nie jesteście winni, możecie śmiało iść do sądu, jak ludzie grożą wam sądem, jak skończycie 18 lat, które mam za 5 dni właśnie urodziny, których nawet nie chcę, i grożą wam, że was tam poślą i ja tam chętnie nawet pójdę, bo mam dowody i mogę pokazać, to jak wy byście się czuli psychicznie, gdyby cały świat was nienawidził, każdy by się od was odwracał i każdy by tak naprawdę za wszystko się was czepiał i nie mielibyście życia i balibyście się wstać i nie mielibyście po prostu siły otworzyć oczu. A jak idziecie spać, to jedyne o czym myślicie, to o tym, żeby nie wstać. Wiem, że popełniłam wiele błędów i dalej je popełniam i tak dalej.
ale dlatego chcę się uczyć na moich błędach i przyznać do moich błędów, tak samo jak przyznałam się do skamu. I ani razu od tej pory nie zrobiłam żadnego skamu. Dostałam propozycję skamu, którą odrzuciłam. Staram się po prostu każdy błąd, który popełniłam, nigdy go już nie popełnić i polecam zrobić to samo, po prostu przyznać się i przeprosić i nie robić po prostu z drugiej osoby, która jest ofiarą gorszej osoby i hejt na nią robić, czy mówić, robić z niej manipulatorkę, czy coś takiego, tak jak zrobiono ze mnie kiedyś, tylko po prostu przeproś, że byłeś zdrajcą i nie będę tu po prostu przeklinać.